Także mam nadzieję, że wszyscy Państwo będą mogli dzisiaj spróbować. Przede wszystkim dzieci, bo przypominam, że to Dzień Dziecka. Dzień dobry Pani Magdaleno. Jesteśmy włączeni, mamy jeden. Ach. Już mam drugi, poradzimy sobie z pierwszym. Pani Magdo, dziękujemy bardzo, że dołączyła Pani do nas. Rozmawialiśmy o kreacji, jaką Pani Magda Gesser będzie miała. To może tak najpierw o tym. Właśnie taka piękna, truskawkowa, wyjątkowa. Dzień dobry, witamy serdecznie. Ach, i już mamy drugi. Możemy zaprosić. Na stojąco na pewno. Zaszło nam słońce, więc możemy tutaj sobie dzisiaj trochę postać. Na pewno możemy trochę postać. Dzień dobry Wam. Strasznie dziękuję za taką liczną frekwencję. Jak widzicie, nie jest pogoda, ale tak akurat nas nie parzy i ja idealna na lody. Mam nadzieję, że te lody, które powstały po raz pierwszy z prawdziwej śmietany, bez chemii, bez proszku. Nie da się ukryć, że te smaki się będą zmieniać i nie da się ukryć, że w zasadzie chciałabym wiedzieć, kto już je jadł. Kto? No już trochę osób jadło, bo tutaj są potężne kolejki do lodu. I jak smakowało? A które najlepiej? Magdo, jesteśmy dzisiaj na promocji, na właściwie na Dniu Dziecka, gdzie sponsoruje Pani lody. Proszę powiedzieć, skąd takie zamiłowanie jeszcze w tej chwili do lodów? Bo jest lato, jest ciepło, te lata są coraz bardziej przypominające Hawanę, Kubę i południową Amerykę. Trzeba mieć najlepsze lody. I z Hawany ściągnęłam ich smak i z mojego domu dziecinnego w Komarowie. Wiem, że lody są zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Proszę. Lodów to dla dzieci. Dla dorosłych są tylko 4 smaki. Ale dla dorosłych to jest wino, znaczy maliny z winem Bordeaux, jest prosecco, jest Sex on the Beach, Campari z sokiem pomarańczowym, mojito i piña colada. A dla dzieci jest czekolada, śmietanka, którą ponoć powiedział właśnie chłopiec, że ubóstwia, orzech laskowy, włoski, pistacja, biała czekolada z malinami, a banan z czarną czekoladą. Jest Pani niekwestionowaną królową wszelkich smaków. Proszę powiedzieć, jak Pani się dzisiaj czuje, widząc taki tłum dzieci i dorosłych? Ja się czuję cudownie. Trochę jest ciepło, ale czuję się bardzo dobrze. Dziękuję Pani bardzo. Nie męczę, bo wiem, że jest gorąco. Dziękuję. Bardzo miło.